Kupił raz, ale więcej nie wrócił. Mam na to kilka sposobów. Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie z tej strony. Michał Grzesiak, witam Cię na kanale Biznes w sieci, na którym mówimy sobie o biznesie w sieci. Tą wstawkę znam już na pamięć naprawdę. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o tym, w jaki sposób dbać o klienta w e-commerce. Zaczniemy od pewnej historii, która przydarzyła się mnie i mojej żonie w ubiegłym roku, gdyż na jej 30. urodziny chciałem sprawić jej razem z ekipą znajomych, zrobiliśmy taką ściepę, rower, zwykły rower do jeżdżenia. Zamówiłem taki rower chyba tydzień przed okolicznością urodzinową. Paczka przyszła 2 dni przed imprezą i jak się okazało, w paczce nie było koła. Przedniego koła, po prostu ona jest zdejmowana, prawdopodobnie po to tylko i wyłącznie, żeby rama tego rowera razem z tylnym kołem się zmieściły. I tak mi się wydaje, że po prostu ktoś omyłkowo tego koła nie włożył, zapomniał. No i problem, jakby nie było. Dzwonię do tej firmy, ponieważ to nie było kupowane ani przez Allegro, ani przez Amazona, ani przez żadne inne tego typu marketplace'y. Po prostu tylko stricte i wyłącznie przez stronę danej firmy. Dzwonię i mówię, że jest taka sytuacja. Słuchajcie, za 2 dni jest temat związany z tym, że chcę wręczyć prezent z kilkunastoma osobami, a tutaj problem, no bo rower nie ma koła. No i do mnie facet normalnie odpowiada, taki gburowaty głos totalnie, jakby w ogóle nie był przejęty tematem i mówi do mnie, że generalnie... No to wie pan co, no to ktoś musiał po prostu, nie dał tego koła, albo, a niech pan sprawdzi dokładnie. Nie, no to sprawdziłem, nie ma tego koła. No to jeżeli pan nie chce, niech pan wróci. Niech pan zwróci. Nie, proszę zwrócić, tak, tutaj, na naszej stronie formularzy reklamacyjny zwrotny. Da, dziękuję, do widzenia. No to chłopie, no to dziękuję, do widzenia. Podejście do klienta po zakupie. Rower kosztował, z tego co pamiętam, ponad 3000 zł i tutaj tak naprawdę nie chodzi o wartość tego zamówienia, ale o samo podejście pracownika czy właściciela, nie wiem kto to był, w jaki sposób podszedł do swojego klienta, gdzie to oni ze swojej strony popełnili pewien błąd. I dlaczego o tym mówię? Ano mówię o tym dlatego, ponieważ zacznijmy tak naprawdę od początku. Pominijmy temat związany ze stroną internetową, ze sklepem internetowym, jeżeli chodzi o jej techniczne i wizualne skonstruowanie. Pomijamy w ogóle kanały marketingowe, gdzie tam się komunikujesz, marketingi, reklamy i tym podobne. Załóżmy, że do Twojej firmy dzwoni lub pisze mailowo klient. Załóżmy, niech to będzie po prostu telefon. Dzwoni i pyta się, nieważne czym handlujesz. W moim przypadku były to drewniane zegarki, produkowaliśmy i sprzedawaliśmy tą biżuterię. I dzwoni babeczka i dzwoni, pyta się, no wie pan co, no bo potrzebuję na urodziny jakieś fajne zegarki. No to ja jej tam mówię, że na przykład taki zegarek jest fajny do marynarki, taki zegarek jest odpowiedni do noszenia na co dzień, kolor czarny, troszeczkę taki bardziej klasyczny, brązowy też klasyczny, ale mamy również pomarańczowy, niebieski, czerwony, taki, siaki, owaki, na dla odważniejszych osób, które po prostu lubią takie bardziej wyraziste kolory. I proponuję po raz kolejny, ten zegarek stworzony z dębu, ten zegarek stworzony z klonu, ten zegarek stworzony z sosny, ten zegarek stworzony z hebanu. Opisuję wyczerpująco, poświęcam czas takiej osobie. Od początku do końca dbam o takiego klienta. Ta osoba po drugiej stronie słuchawki słucha mnie, tak naprawdę połowy z tych rzeczy nie rozumie, ale ma wrażenie, że ja wiem o czym mówię, ponieważ oddaję jej całego siebie, jakkolwiek to brzmi, całą wiedzę, którą na ten temat posiadam i chciałbym, żeby ta decyzja o podjęciu odpowiedniego produktu była jak najlepsza, żeby ten prezent po prostu był udany. Dzięki czemu prezent na samym końcu, kiedy ta pani będzie go wręczała, być może będzie trafiony, ale całe doświadczenie związane z tym przed zakupem, tak, bo ten klient trafił do mnie na przykład z Facebooka, zauważył reklamę, zadzwonił, bo miał jakieś po prostu wątpliwości co do wyboru danego produktu. Więc dzwoni telefon, ty ten telefon odbierasz. Dzisiaj i wiele, wiele, wiele razy spotkałem się z taką sytuacją, że sam osobiście chciałem coś kupić w sklepie internetowym i po pierwsze, albo nie mogłem znaleźć numeru telefonu do firmy na stronie internetowej, co jest błędem numer jeden, albo mogę sobie dzwonić ile mi się tylko podoba. Bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że dzwonię w poniedziałek, nikt nie odbiera po 3-4 razy, wtorek to samo, środa to samo. Jestem bardzo już mocno zdeterminowany do tego, żeby dokonać takiego zakupu, dlatego tyle razy dzwoniłem, no ale no, po 2-3 dniach człowiek się poddaje i szuka czegoś po prostu innego, tak? Więc to jest błąd numer jeden, odbierajcie telefony w swoich firmach, jeżeli nie dacie odbierać rady, no to odzwońcie. To nie tak, że ktoś zadzwonił raz, a mam w dupie, bo w sumie to raz, to tak naprawdę nikt nic nie chciał. Nie, nieprawda. U nas w firmie wiele razy dochodziło do takiej sytuacji, że ktoś zadzwonił tylko raz i często mogli to być przedstawiciele handlowi, którzy mówili o fotowoltaice,
ale również bardzo często byli to klienci, którzy po prostu mieli jakieś wątpliwości związane z dokonaniem zakupu, bo czegoś nie wiedzieli, bo coś ich trapiło, bo coś budziło ich wątpliwości, jaki jest termin wysyłki, a czy dotrze do piątku, a czy dotrze do czwartku, a czy można z personalizacją, a czy można bez. W zależności od tego, jakim towarem handlujesz, jaką kategorią produktów, rozwiązujesz jakiś problem. No jeżeli handlujesz ubraniami o rozmiarze XXXL, no to rozwiązujesz problem dla osób, które po prostu są troszeczkę większe. Jeżeli handlujesz soczewkami, no to rozwiązujesz problem osób, które mają wadę wzroku. Jeżeli handlujesz, nie wiem, bagażnikami rowerowymi, no to rozwiązujesz problem transportu rowera na drugi koniec Polski, czy rowerów na drugi koniec Polski. Zawsze rozwiązujesz jakiś problem i powinieneś, kiedy klient się do ciebie dobija, dodzwania, czy pisze do ciebie maila, rozwiewać te wszystkie wątpliwości, pokazać, że się na tym znasz. Bardzo często w dropshippingu tak jest, że dzwoni się do pewnej firmy, o ile się w ogóle uda znaleźć numer telefonu, i osoba po drugiej stronie słuchawki, ona tak naprawdę mało co wie na temat tego produktu konkretnego. No powie, że jest czarny, powie, że jest ładny, tu jest plastiku, no i w sumie to tyle. Ale jakiejś takiej głębszej wiedzy wynikającej, wypływającej trochę z twojego serca, czy z serca twojego pracownika, no nie ma. Ale to naprawdę bardzo dużo daje. Ta osoba po drugiej stronie słuchawki odczuwa to. Ona to czuje, że generalnie ty znasz się na tym i dobrze doradzasz. Kwestia kolejna związana jest z odpisywaniem na wiadomości mailowe. Wyobraź sobie, że często można spotkać się z taką sytuacją, że wysyłasz maila do danej firmy, bo na przykład nie chcesz dzwonić, no i czekasz na odpowiedź dzień, 2, 3, 4, 5. I albo ją uzyskujesz po kilku dniach, albo w ogóle jej nie uzyskujesz. Ja w swojej firmie miałem taką procedurę, gdzie z góry było założone, że na każdego maila w godzinach pracy od 8 do 17, od poniedziałku do piątku, na każdego maila maksymalny czas odpowiedzi na wiadomość wynosił 30 minut. Czyli jeżeli klient wysłał wiadomość o godzinie 9:00, to najpóźniej odpowiedź miał dostać o 9:30. Najpóźniej. I naprawdę, ale to naprawdę gwarantuję ci, że było tak dużo ludzi, którzy odpisywali, oni w ogóle dziękowali, że tak szybko odpowiadamy. Dziękowali nam za to, że im odpowiadamy tak szybko. To wyobraź sobie jakieś przeświadczenie, ile ludzie muszą czekać na odpowiedź od danej firmy. I to nie był taki pusty mail, dzień dobry, tak zrobimy, albo dzień dobry, oczywiście, ale pisaliśmy, na przykład jeżeli ktoś się nas zapytał, czy zdążymy wysłać w poniedziałek, dostaliśmy maila, czy zdążymy wysłać paczkę z dostarczeniem do piątku, tak, na godzinę którąś tam, nie wiem, 15 czy 18, w ogóle można taką usługę dokonać u różnych kurierów z konkretną godziną dostawy. I to nie był tylko mail, tak, tylko to był mail, dzień dobry, tak, oczywiście, czy ma Pani jakieś wątpliwości dotyczące produktu, czy możemy rozwiązać jakiś problem, czy możemy skontaktować się z Panią telefonicznie, aby odpowiednio dobrać zegarek, bransoletkę, biżuterię, ubranie, cokolwiek by to nie było, czy jest jakieś pole do popisu z naszej strony, że możemy Ci pomóc. I bardzo często ci ludzie odpisywali, że nie ma takiej potrzeby, ale ogromnie dziękują za zainteresowanie. Nie wiadomo, czy ten klient u nas kupi, czy nie kupi. On pisze i prawdopodobnie jest zainteresowany, znaczy on na 100% jest zainteresowany, ale nie wiadomo, czy kupił u nas, czy nie kupił u konkurencji. Ale wychodzimy z tą ręką, pokazujemy, że chcemy Ci pomóc. Nawet jeżeli Ty wiesz wszystko, albo wydaje Ci się, że wiesz wszystko, chcemy dodatkowo Ci pomóc. Naprawdę to prezentuję telefonicznie i mailowo, przedsprzedażowo. Dbajcie o to. Temat związany w trakcie sprzedaży. To znaczy, klient już kupił u Ciebie jakiś produkt, no i bardzo często, jeżeli nie mamy zautomatyzowanego sklepu internetowego, to znaczy, gdzie po złożonym zamówieniu nie otrzymujemy informacji o potwierdzeniu płatności, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, często klienci będą pisali, dzwonili i pytali się, gdzie jest moja paczka, albo jakim kurierem została wysłana moja paczka. Tu jest bardzo ważna sprawa i bardzo prosta do rozwiązania. Po prostu w momencie, kiedy w sklepie internetowym będziesz zmieniać status zamówienia z w trakcie realizacji na wysłano albo zrealizowano, klient powinien automatycznie z Twojego systemu otrzymać maila z numerem listu przewozowego, czy to do DPD, czy do impostu. I sprawa jest rozwiązana. On może śledzić paczkę, wie kiedy została przekazana do oddziału, wie kiedy była na sortowni, wie kiedy do niego trafi, że już jest w doręczeniu. Nie będzie do Ciebie dzwonił, nie będzie do Ciebie pisał, po prostu się od Ciebie kolokwialnie mówiąc odczepi, a Ty masz święty sposób, nie musisz po prostu odbierać tych telefonów, odpisywać na te maile i tracić na to czas. Klient zadowolony i Ty zadowolony. Jedną prostą automatyzacją. Sprawa trzecia. Klient otrzymuje paczkę. I w przypadku biżuterii
Temat bardzo, ale to bardzo istotny. I nie tylko w przypadku biżuterii, ale to również tyczy się odzieży, to również tyczy się wszelkich produktów związanych z prezentami, czyli tak zwanymi prezentówkami. To tyczy się również, nie wiem, telefonów, być może jakichś innych akcesorii, mniejszych, większych, gadżetów i tym podobnych. Ale o czym mówię? Mówię o tym, żeby ten produkt był estetycznie, ładnie, bezpiecznie zapakowany. Bezpiecznie to już w ogóle, to nie ma o czym gadać, to jest w ogóle numer jeden, że tam folia bąbelkowa, czy jakieś tam wypełniacze i inne tego typu rzeczy to wspomagające i uodparniające tą paczkę podczas wysyłki, ale temat numer drugi, estetyczne opakowanie, spójne z produktem. To znaczy, jeżeli my mieliśmy drewniane zegarki, no to wysyłaliśmy paczkę w drewnianym pudełku, które dodatkowo było z kartoniku takim ekologicznym z tektury z nadrukiem loga. I to było fajne, ładne, spójne i ładne. I żeby tego było mało, dodatkowo każda paczka, czyli ten kartonik, w którym była ułożona pudełko z zegarkiem, była aromatyzowana. Wpadłem na ten pomysł, ponieważ oglądałem pewien film. Dziś teraz akurat nie pamiętam, jaki był tytuł tego filmu, ale przypomnę sobie i na 100% gdzieś tutaj wyskoczy napis, jak w ogóle, jaki jest tytuł w ogóle tego filmu. Bardzo fajny to po pierwsze, a po drugie wiele można było od niego wyciągnąć. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że każde opakowanie było u nas aromatyzowane, to znaczy malutki perfum, jedno psiknięcie dosłownie, co sprawiało, że klient otwierając foliopak, wyjmując w ogóle to pudełko z tej folii bąbelkowej, czuł zapach. Takie walory nieestetyczne, tylko walory węchowe. Zapach po prostu, wiesz, pierwszy taki bodziec, taki efekt po prostu wow, że coś ładnie pachnie. I to był pierwszy temat. Na wiosnę używaliśmy perfumu o zapachu piwoni. No bo wiosna, kwiaty w ogóle tam rosną i w ogóle zaczyna się budzić przyroda. W lecie było to mango mieszane z brzoskwinią i winogronami. Jesienią był to zapach sosny. Sosną było tyle taki problem, że ona miała troszeczkę zapach podobny do kostek z kibla. więc sosny troszeczkę szybko zrezygnowaliśmy i zamieniliśmy to chyba na brzozę albo na jakąś korę brzozy. Coś w tym stylu był jakiś taki zapach, który też bardzo fajnie pachniał, no i nie przypominał tego z ubikacji. Natomiast w grudniu, w okresie Bożego Narodzenia, mój ulubiony zapach, była to pomarańcza z goździkiem. Naprawdę przepetarda, na każdą porę roku, na każdy kwartał był inny zapach i dzięki czemu też się oznaczaliśmy tym wśród na przykład konkurencji, gdzie ludzie pisali nam w komentarzach na Facebooku, że świetne opakowanie, że w ogóle, że eko, że logo, że ładne zewnętrznie, wizualnie, dodatkowo otwierasz ładny zapach i po trzecie pudełko drewniane z bardzo ładnym, dobrym produktem. To jest bardzo istotne. Zauważ, trzy rzeczy. Po pierwsze opakowanie, po drugie zapach, po trzecie produkt perfekcyjny. Nawet jeżeli by był nieperfekcyjny, bo zegarki też się czasami psuły i twoje produkty też mogą się czasami psuć, mogą mieć jakąś wadę produkcji, to te trzy elementy plus dobra obsługa klienta mailowo i telefonicznie sprawiają, że ten klient szanuje twoją firmę. On poleci twoją firmę, on powie siostrze, powie mamie, powie tacie, słuchaj, kupiłem taki i taki produkt, taką i taką bluzkę, taki i taki bagażnik, taką i taką rzecz, w tej i w tej firmie, dokładnie. To jest marketing szeptany, to jest lepsze niż zarobione pieniądze, ponieważ ta osoba weźmie i powie kolejnej osobie, ta kolejna osoba być może kupi, powie kolejnej osobie i w ten sposób tworzy się marketing szeptany, za który nie płacisz. To znaczy płacisz nim odpowiednią obsługą klienta, odpowiednim marketingiem, odpowiednim produktem, dbaniem o jakość, całościowo. Od produktu po klienta i to się zwraca, w długim dystansie zwraca i dodatkowo na siebie bardzo mocno zarabia. I to wcale nie jest koniec, ponieważ jeszcze jest taka zwana opieka posprzedażowa. Bardzo mało przedsiębiorców, bardzo mało firm w ogóle dba w ten sposób o swoich klientów. I co tu tak naprawdę mam konkretnie na myśli? Mam tu na myśli fakt związany z tym, że jeżeli zaczynasz, jeżeli ja zaczynałem, jak ja zaczynałem swój pierwszy sklep internetowy, to po 5 dniach od zmiany statusu wysyłki, czyli zapakowałem produkt, wysłałem go kurierem i po 5 dniach, jak paczka trafiła już do klienta końcowego, ja brałem numer telefonu, brałem swoją komórkę, wybierałem numer i dzwoniłem. Dzień dobry, z tej strony Michał Grzesiak z firmy takiej i takiej. Ja bym się bardzo Pani chciał zapytać, czy produkt się podoba, czy prezent się spodobał, czy jest trafiony, czy wygodnie się go nosi, czy ma Pani jakieś uwagi dotyczące obsługi klienta, czy ma Pani jakieś uwagi dotyczące wysyłki, czy ma Pani jakieś uwagi dotyczące produktu. Ludzie są w szoku. O ile się oczywiście dodzwonisz, bo różnie to bywa, to też nie jest w ten sposób, że dzwonisz i wiesz, po 50-60 razy, bo ktoś nie odbiera w trakcie pracy, bo wtedy to działa w drugą stronę, tak? Nie za bardzo gdzieś ta pozytywna opinia po prostu wtedy będzie negatywną opinią, bo kogoś po prostu będziesz dręczyć i nękać.
Ale w momencie, kiedy ktoś odbierze za pierwszym razem czy za drugim razem, to naprawdę działa mega pozytywnie. I ta osoba podziękuje ci w ogóle za ten kontakt, że się zapytałeś. To nie chodziło o to, żebyś ty tym telefonem chciał wcisnąć kolejny produkt. Albo, nie wiem, zapytać się, czy wszystko u niej dobrze i pogoda jest ładna. Tylko po prostu zapytasz się normalnie o produkt, doświadczenia związane z twoim sklepem internetowym. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna i na każdym z tych poszczególnych etapów dałeś z siebie maksa, to warto wtedy zapytać o opinię. Czy taka osoba mogłaby ci pozostawić gdzieś tam opinię? Ponieważ mówiąc wprost, dopiero zaczynasz. Dopiero się tego uczysz. To jest twój pierwszy miesiąc, czy to jest twoje pierwsze pół roku. Dla ciebie ta opinia jest bardzo, ale to bardzo istotnia. Po prostu mówiąc wprost, serio, nie musisz kłamać, koloryzować, że jesteście ogromną firmą z tradycjami, 20 lat, 50 pracowników, a tak naprawdę pracujesz w garażu, w piwnicy czy w pokoju. Ja na przykład zaczynałem w pokoju na 10 metrach kwadratowych. Spałem tam, pracowałem tam, grałem tam na komputerze i Bóg wie, co tam się jeszcze różne rzeczy działy. I 10 metrów kwadratowych. I nie robiłem z siebie Bóg wie kogo. Po pierwszym miesiącu czy po pierwszych dwóch miesiącach dzwoniłem do klientów, normalnie mówiłem, no wie pani co, ja tak naprawdę to dopiero zaczynam, jestem sam i robię te zegarki już od dłuższego czasu, ale chciałem się zapytać, czy wszystko jest w porządku. Moja historia to w ogóle jest temat zupełnie inny i mam zamiar zrobić na ten temat dłuższy materiał. Nie wiem, czy będzie on potrzebny, czy ktoś będzie chciał w ogóle tego słuchać. Jeżeli tak, no to możesz napisać w komentarzu, że chętnie byś czegoś takiego posłuchał. Będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja, żeby w ogóle się do tego przygotować, bo taki materiał na pewno będzie trwał dłużej niż godzinę. W związku z tym, bo jest o czym naprawdę opowiadać, jest kilka takich smaczków, kąsków, którymi chciałbym się podzielić i być może się po prostu kiedyś podzielę, ale uwaga, autopromocja, jeżeli interesujesz się e-commerce, jeżeli interesują Cię rzeczy związane ze sklepem internetowym, chcesz założyć sklep internetowy lub już masz sklep internetowy, ale nie do końca jesteś zadowolony ze swoich wyników, to subskrybuj ten kanał. Na tym kanale opowiadam o e-commerce, o swoim 7-letnim doświadczeniu w sprzedaży internetowej. Koniec autopromocji. Także wracając do meritum, naprawdę warto zadzwonić do tego klienta i zapytać się po tych kilku dniach, czy wszystko jest w porządku. Oczywiście na samym początku, tak, jeżeli tych klientów masz, nie wiem, 100 miesięcznie, czy tam 50, to warto zadzwonić do każdego z nich, zapytać się, pewnie połowa nie odbierze, ale do tej drugiej połowy porozmawiaj z nimi, poświęć tą minutę, dwie minuty, naprawdę feedback będzie pozytywny. Nawet jeżeli będzie negatywny i coś w twoim produkcie będzie nie tak, bo nie wiem, coś nie działa, albo nie do końca coś ładnie pachnie, albo w ogóle coś jest niekoniecznie dobrze, to jest dla ciebie odpowiedź od rynku, że coś musisz poprawić. Albo zmienić dostawcę, od którego handlujesz pewnymi produktami, albo jeżeli produkujesz, to coś musisz wdrożyć, coś musisz zmienić. Mnie osobiście dało to wiele, wiele, wiele cennych informacji, że na przykład zmienić kolor paska, że na przykład bardziej przeszlifować kopertę, żeby na przykład drewno miało więcej zapachu, albo żeby było bardziej wypolerowane. Naprawdę ogromny feedback możesz uzyskać dzięki takim rozmowom. Sposobem numer dwa jest wysyłanie zwykłych wiadomości mailowych. To znaczy, po 5 dniach zwykły mail na pewno otrzymałeś wiele razy, prosimy, podziel się z nami twoją opinią. I możesz w takim mailu wysłać ankietę. Czy jesteś zadowolony z obsługi klienta? Klient może kliknąć, czy tam dotknąć palcem, zaznaczyć. Czy jesteś zadowolony z produktu? Czy jesteś zadowolony z szybkości dostawy przesyłki? Albo jeżeli z czego nie jesteś zadowolony, tam też niech będzie takie pole znajdujące się do tego, żeby pokazać ci, jakie są twoje słabe strony. Żebyś mógł cały czas rosnąć i rozwijać się, tak? Bo to nie będzie wyglądało zawsze w ten sposób, że będzie wszystko cudownie. Zawsze trafią się osoby, które dostrzegą pewne słabe strony twojej firmy. Jakąś piętę achillesową. Taka pięta achillesowa w każdej firmie się pojawia. Dobra, ale żeby nie zamulać, podzielę się z tobą jeszcze jedną kwestią. Po pierwsze moje wtopy, po drugie moje sukcesy. Po jednym przykładzie dla każdego z nich. Zacznijmy od tych wtop. Wyobraź sobie, że to był chyba grudzień. Chyba z 3 czy 4 lata temu, w poniedziałek otrzymaliśmy telefon w firmie z zapytaniem, czy wyślemy zegarek z personalizacją zegarka, z personalizacją pudełka, z bransoletką i w ogóle ładnym opakowaniem do piątku. Tam mieliśmy 5 dni czasu na to, żeby wysłać taki towar. Ponieważ tej osobie to był tata pewnej córki, ponieważ bardzo zależało tej osobie, aby ta paczka z tym produktem, z tym zegarkiem trafiła na piątek. Koniecznie, to był warunek konieczny, ponieważ w sobotę była impreza urodzinowa. No i my to zapisaliśmy, klient złożył zamówienie, to było zamówienie dosyć takie dobre, ponieważ tam na chyba 600 czy 700 zł, już nie pamiętam dokładnie, mówię, było to kilka lat temu. I ten klient co dwa dni, chyba w środę i w czwartek dzwonił, czy na pewno ta paczka dotrze, czy na pewno zostanie wysłana. I w czwartek wysłaliśmy tą paczkę. Konkretnie to w sumie ja wysłałem tą paczkę, zapakowana, poszła w piątek o godzinie chyba, nie wiem, 13 czy 12 dzwoni klient, ja odebrałem akurat ten telefon, no i słyszę same epitety. W moim kierunku, w kierunku firmy, co myśmy nie zrobili, pi i tym podobne, ale ja się tak pytam, ale w sumie to o co panu chodzi? Co się stało? Zegarek nie działa, co paczka została pognieciona, uszkodzona podczas przesyłki? I mówi wprost, przyszedł kurier, odpakował foliopak, otworzył paczkę, akurat żona była koło niego, otwiera ten kartonik,
otwiera drewniane pudełeczko, które jest w środku, a tam nie ma zegarka. Taka sytuacja. Po prostu w natłoku świąt Bożego Narodzenia i Black Friday nie zapakowałem zegarka, o który klient się przypominał 3 czy 4 razy. I generalnie wtedy ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Pamiętam jak dzisiaj, zaraz po tym telefonie, kiedy przepraszam chyba ze 100 razy i powiedziałem, że po prostu ten zegarek nie dotrze na drugi dzień, bo to był już piątek, godzina, nie wiem, 13-14, kurier odebierał paczki. Nie zdążylibyśmy, na sobotę by ten towar nie doszedł. Nie ma w ogóle szans, tym bardziej, że gdzieś tam ci ludzie mieli jeszcze jechać, a to był zegarek dla córki, bo tam jakieś osiągnięcie było, czy coś w tym stylu. Rozłączyłem się wtedy w bardzo nieprzyjemnej atmosferze i zapamiętam, zapisałem tego klienta nie odbierać dużymi literami. I to był gdzieś wtedy, pamiętam, ogromny błąd, że w ogóle na to wpadłem, żeby zapisać kogoś nie odbierać, czego nigdy wcześniej nie robiłem. I co się wtedy stało? Wsiadłem do auta, ja jestem z Krakowa, ten klient chyba był z Wrocławia, czy gdzieś tam z okolic Wrocławia, gdzieś tam Dolny Śląsk, przepraszam, nie pamiętam. No i pojechałem. Wziąłem ze sobą jeszcze dwa inne zegarki, żeby wręczyć tej osobie, temu facetowi oraz jego małżonce. Przyjechałem tam na godzinę, nie pamiętam, to całkiem sprawnie mi to poszło, chyba 16 czy 17. Było takie zdziwienie, jak ja tu był do mnie na rodziny, pamiętam. Zapukałem, zadzwoniłem, wziąłem sobie ten numer telefonu do tego klienta i powiedziałem, że przyjechałem po prostu wręczyć ten zegarek. Zegarek, który faktycznie był zamówiony, plus dodatkowo dwa zegarki w gratisie, w ramach przeprosin. I byłem tak skruszony, a ten facet był tak cholernie mocno zaskoczony. Jakbyście zauważyli jego twarz, jego minę, to on się cały czerwony w ogóle zrobił. Miał jakieś chyba problemy gdzieś tam, może z wypiekami, czy z czymś innym, nie wiem. Może będzie kiedyś oglądał ten film, to nagranie, ten materiał. Mówię, ja byłem cały spocony. Ten facet był tak zaskoczony, że go aż wmurowało. I jedyne, co powiedział, to po prostu, że dziękuję i bardzo mnie przeprasza za to, że takich użył słów, jakie gdzieś tam użył w moim kierunku, bo ze mną ten kontakt był utrzymywany od poniedziałku, kiedy pierwszy raz zadzwonił. W związku z tym ja też przeprosiłem jeszcze raz, powiedziałem, że nic się nie dzieje, no i po prostu poszedłem do auta i rozstaliśmy się w takiej atmosferze, no nie, w sumie nie wiem jakiej, neutralnej. Nie było ani źle, ani bardzo dobrze. Ja w sumie nie wiem, jak to miałem odczuć. Nie wróciłem do Krakowa. I wyobraź sobie, że ta osoba na przestrzeni następnych 2-3 miesięcy kupiła u nas 6 zegarków. Dla innych członków rodziny i swoich bliskich i znajomych. Także obróciliśmy ogromną porażkę w ogromny sukces. Dzięki temu, że popełniłem ogromny błąd, potrafiłem się przyznać do tego, przeprosić za to, przyjąć na klatę pewne słowa, wsiąść w auto, pojechać, wydać własne pieniądze na benzynę, dodatkowo dać 2 zegarki i nie wiadomo, czy zrobić z siebie pajaca. Wiesz, wtedy akurat nie wiedziałem, jak mam do tego podejść. Ale skończyło się bardzo pozytywnie i to dobro wróciło kilkanaście razy, pomimo tego błędu. Więc naprawdę to jest mega fajna historia, która jest wtopą, ale zakończyła się happy endem. Jak była wtopa, to też malutki, krótki sukces. Wyobraźcie sobie, że mieliśmy jakąś taką, nie wiem, moc w swojej firmie, że potrafiliśmy o tych klientów bardzo, ale to bardzo mocno dbać. I nie zapomnę jednej sytuacji, gdzie pewnej klientce zepsuł się zegarek. Ten zegarek do nas ta klientka przesłała, my zauważyliśmy, że tam niewiele trzeba poprawić, nie wiadomo w sumie kogo to wina, czy to użytkowania, czy to produkcji, w związku z tym wzięliśmy to na siebie, naprawiliśmy na własny koszt i wysłaliśmy na swój własny koszt. Klientka otrzymała ten zegarek i niestety po kilku dniach się okazało, że ta usterka ponownie się pojawiła. I chyba z winy produkcyjnej, z tego co pamiętam, i ta klientka znowu ten zegarek do nas odesłała i stwierdziła, że ona już tego zegarka nie chce, że ona chce po prostu zwrot środków i jest niezadowolona z jakości takiego produktu. No po prostu gdzieś tam się pomyliliśmy. Każdy się może pomylić i każdy się będzie mylił. Na co wtedy akurat ja nie rozmawiałem z tą osobą, ale ta osoba, która gdzieś tam u mnie pracowała, powiedziała, że ona naprawi ten zegarek i dodatkowo dośle jeszcze parę okularów i bransoletkę w prezencie. I jeżeli nadal nie będzie pani zadowolona z tego produktu, to jak najbardziej my dodatkowo zwrócimy pieniądze, a produkty proszę zachować dla siebie. Po to, żeby dbać. Ja zawsze gdzieś starałem się uczyć w ten sposób, żeby wychodzić do tego klienta, żeby dbać o niego jak najmocniej. Bo każdemu zdarzają się błędy. Tobie też się będą zdarzały błędy. I to nie jest nic złego. Tylko problem tkwi w tym, żeby umieć się do nich przyznać. Po prostu. I naprawić to. I nawet jeżeli będzie to kiedyś kosztować cię parę złotych. I wyobraź sobie, że my wysłaliśmy ten zegarek z tą bransoletką, z tymi okularami. I kilka dni później otrzymaliśmy paczkę zwrotną. W paczce zwrotnej było ciasto drożdżowe. Z drugiego końca Polski ta pani własnoręcznie upiekła dla nas ciasto z kartką. Nie mam tej kartki, jak dzisiaj bym ją miał, to bym zrobił wam zdjęcie i pokazał tutaj przed kamerą. Otrzymaliśmy ciasto. No i teraz mogłem zadać pytanie przedsiębiorcom, czy kiedykolwiek od swojego klienta z drugiego końca Polski otrzymaliście ciasto drożdżowe? Jeżeli
tak, to cudownie. Jeżeli nie, no to my otrzymaliśmy ciasto drożdżowe. Otrzymywaliśmy nalewki własnej roboty, otrzymywaliśmy miody własnej roboty, kiełbasę własnej roboty, szynki własnej roboty, dlatego że w ten sposób podchodziliśmy do klienta. Może nie mieliśmy na marketing fury pieniędzy, żeby wydawać po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesiąc w miesiąc i to się by nie zwracało, bo po prostu nie było, nie miałem takich pieniędzy na samym starcie, ale dzięki takim zachowaniom, dzięki takiemu podejściu do klienta, ja zyskiwałem największą, możliwie najcenniejszą rzecz, czyli marketing szeptany. Każda z tych osób polecała i mówiła o tej firmie, że była taka i taka sytuacja, że gość przyjechał autem, że oni wysłali zegarek za darmo, że zrobili to, tamto, siamto. Oczywiście były też różne przykre gdzieś doświadczenia i sytuacje, o których powiem być może w innych materiałach, w tym filmie, o którym powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi o moją historię. Tak więc pamiętaj, planuj, jak ma wyglądać twoja strona internetowa. Zaplanuj, jak ma wyglądać marketing. Zaplanuj, jak ma wyglądać twój produkt, jak ma wyglądać jego opakowanie. Ale bardzo cię o to proszę, pomyśl również przez chwilkę i zastanów się, w jaki sposób możesz zadbać o swojego klienta również posprzedażowo. I rozwijaj się, ponieważ jeżeli się nie rozwijasz, to się zawijasz. Do zobaczenia.